Siemano Liska, ja jestem Proteus, dalej elfami. Ja sobie zasnę. No. Przesunę sobie mikrofon. No i mogę grać. To już jest 26 tura. A lat minęło dopiero 6. To mi się podoba. Co mamy tu zdobyć? Ja chciałem zdobyć to. What the fuck? To się nie zdarza zbyt często. I to jest właśnie ludziska dziwne. Aczkolwiek Mordor z mojej swoją cytadelę w zamek? What? Dobra, to idziemy dalej. Trzeba napierać. Okej, cieszę się. I teraz nastąpi po zdobyciu tej cytadeli pochodzenie nasz obu. Musi się wrócić, nie obu państw. Jednego państwa, ale jak widzieliście, mieliśmy od początku to państwo oddzielone od siebie. Teraz po zdobyciu tej cytadeli będziemy mieli... połączenie. Aha, dobra, jest już cytadela. Mam nadzieję, że mnie nie zniszczą. A i tak nie zniszczą. Mordor. Słuchaj, Mordor, wiem, że masz przewagę nad żadną liczebną. I wiem też, że zmiażdżysz mnie w tej bitwie. What the fuck? Nagle z dupy wziął tyle żołnierzy. No, no nie licząc tego tutaj kolesia, to, to co no? 251, 251, 251, 151, 151, 150, 251. No tak z trzy kaple. To na pewno by miał, no nie? Więc no to fajnie to nie jest. Aczkolwiek zauważyłem, że mam dość duże dochody. To mnie cieszy. Trzeba będzie sobie to kupić. Dobra. Chyba film się na YouTube wysłał, bo tak słyszę po komputerze. O, to by się przydało zbudować, no. Odkładamy kasę. Co jeszcze? Gdzie ja mogę tobą iść? Słuchaj, no. Nie wiem, mogę pójść tobą tu. To w tych lasach chyba nic nie ma. Ale, o, znalazłem. Mordor. Tak, jak widzicie, to są już chyba znane urachile. To są już jednak posłuszne, ciężkie wojska. Które nie robią tak, że kurwa stoi 200 z tyłu, a 50 walczy. No, ludziska, no. Nie po to Mordor ma takie wojska, żeby... Żeby tak się działo, co? Może wolę mieć mniej wojska, aczkolwiek te wojska są posłuszne. Tysiąc osiemset. Bo się ta rycerza zbuduje. Jemy. Dobra, a w sumie gdzie ja coś buduję? Tutaj nic. Tutaj, w ogóle czemu ja tego nie mam zreperowanego, proszę mi powiedzieć. Jebane reklamy, kurwa. Gdzie ja coś buduję, bo tak widzę, że tak naprawdę mi kasa ucieka. Tutaj nic, tu też nic. Aha, tu buduje co? Tu jeszcze buduje co? Dobrze, że ta kopalnia się buduje. Kopalnia. Czekajcie. No okej, okay, jestem już.
Okej, okay, kasa już przybyła. Znowu, że tam się kopalnia budowała, to jeszcze widzę. Naprawiałem, kasę zbyło. Nie będę tego atakował. Chciałbym być głupi. Myślimy sobie w tym czasie te posiłki. Dobra. Stoi w takim kurna głupim miejscu, że... O lol. Pójdziesz tak, tak, tak. Tak. Tak, tak, tak. We'll make camp here. March to exhaustion, continuing later. Na Isengardem na razie nie mam wojny i raczej na razie nie mam. Bo głównie Mordor będzie teraz wszystkich atakował. To jest główna zasada, kiedy musi po prostu wszystkich atakować, jak już mość. Ale no wiadomo, jak to wygląda, mogliście zobaczyć w mojej epickiej serii z Mordora. Coraz mniej kasy. Bo coraz więcej jednostek rekrutuje faktycznie. Okej, farmy. No nie, rozumiem. Idzie Mordor. Widzicie, Mordor nawet chodzi żołnierze ze samymi generałami. Tyle tego mam wadziwie pod koniec gry chciałem powiedzieć, ale już w późniejszym etapie po prostu. Gdzie? Yes, my lord. Czyli widzę tobą. Oho, świetnie. To proszę mi się z tym tu połączyć. I wy pójdziecie teraz. Tak, 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 tak. Making camp here. We can go no further, my lord. Mordor jednak woli i jak widzicie nawet w populacji ciśnie już Mordor. Może Gondor jest właśnie na początku mocno, aczkolwiek kiedy Gondor zaczyna się bić z tymi małymi aremkami Mordora, jeszcze tutaj Isengard i... Gondor ma najgorsze położenie, no bo tu jest Mordor, tu jest Harad. Nie, tu jest Harad, tu jest Rune, tutaj jest Isengard, a tu jest Gondor. No, najgorsze położenie, jak tylko sobie mogli wymyślić. Dobra, tutaj wiemy, że to jest miasto. Ja teraz jestem już pijak tutaj, no nie widzę. Tutaj będzie... Postaram się zdobyć wszystkie takie główne rzeczy, jakie są w tej grze, czyli na pewno zdobędziemy tutaj sobie to, gdzie tu jest Sauron, czyli te okolice zdobędziemy, to jest pewne. Na pewno zdobędziemy Isengard, ponieważ to też jest bardzo, przynajmniej powinno wyjąć bardzo znana rzecz z... właśnie filmu. Aha, oni tak będą cały czas... Aha, no przecież nie będą przez całą grę z sojusznikami. Ten Rohan i Gondor.
Czyżby Mordor wyszedł? Jak wyjdzie... Mordor wyszedł, no to... No, jak widzicie. Mimo, że oblegałem przez 3 tury, u niego zginęło pewnie kupa woja. On nadal ma ponad 3000 żołnierzy i mam 1200. No więc... to będzie... Nie zapisałem. No dobra. Najwyżej w tego autosave. Bo i tak... O kurde. Pierwsze odżywanie, bo bez nagrywania to spokojnie ciśnie. Dobrze. Muszę ogarnąć wojsko. Co, to ono nas wychodzi, no nie? Spójrzcie, ile tego badziewia tu jest. A, to jest pod górkę. Wszędzie pod górkę, ja walę, no przecież co ja mam zrobić teraz? No nie wiem, gdzie mogę się obronić. Gdzie się kończy mapa? Tutaj? Dobra, no to robimy tak. Najgorsza możliwa rzecz, jaka mogła się mi trafić, to walka z Mordorem na górce. Ja, znaczy się, on jest na górce i jest tak sobie. Nie wiem, czy uda mi się to wygrać. Teraz to. No złotej lekkiej piechoty faktycznie. Gdyby te trzy oddziały doszły się z tamtym generałem, to myślę, że spokojnie by to był w stanie wygrać. Człowiek. Tutaj mam. Jezu, już się przestraszył, że to jest jego kawaleria. A jego kawaleria jest póki co tam jeszcze, więc. Więc jest dobrze. Najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to po prostu się obunkrować w jednym miejscu, a najlepiej to jest właśnie na końcu mapy. Żeby mi żadna kawaleria nie wjechała od tyłu. Tak, chciałbym z was zrobić oddział, teraz pauza. Tutaj. Jeszcze się nie informowali. Pana bierz wawiej, bo was 3000 chłopa godzi. Nie, faktycznie nie miałem nawet widzenia. Nie wiem, najwyżej chcą zginąć. Nikogo nie będziemy ratować w takiej wojnie, tak? To jest oczywiste. Ja mogę jeszcze dalej. Zrobimy tak. Trzy główne oddziały damy tutaj na wprost. Jeden oddział damy tutaj do pilnowania. Aczkolwiek generała też dam tutaj w tej okolicy. No a reszta tak jak było. Ctrl A. I speedem. Ludzie muszą dojść. Wziąć z pozycję, muszą dojść, a potem jeszcze muszą nie uciekać. Się informować.
ci na pewno nie będą uciekali. Znaczy ja w tych dwóch elitarnych faktycznie w ciężkich ucznikach i generała ucznika. To też są generała, ucznicy to też są ciężcy. Na spójrzcie, tak wyglądają generała. No nie? Tak wyglądają ci ciężcy. Żadnej różnicy. Może oprócz pelerynki, ci zieloni, czy to co niebiescy. Ale widzę, że komputer stały 60 fpsów ma, więc... Jeszcze takie bitwy, co spokojnie mogę nagrywać. Bo to nie jest pełna armia Mordora. Ta armia Mordora była już trochę nawalona. Ja też nie mam pełnej armii. Gdybym miał pełną armię, to tam z 2,5 kafla byłoby nawet... U niego byłoby tak z 4. To jest 6,5 kafla żołnierzy, nie? No i człowieku, to przecież ty je atakujesz. Dobra, ja tu zrobię cięcie, niech on do mnie podejdzie. No okej, okay. Ruszył się w końcu. Można zauważyć, że jednak bardzo go interesuje moja lewa flanka. Na szczęście nie prawa. I pierwsze co zrobimy, to po prostu rozwalimy ich kawalerię. No po prostu zmieciemy powierzchnię ziemi. Niestety musimy walić pod górkę, więc będzie tak troszeczkę problem. Ale jak już zaczniemy kanonadę, to połowa powinna zginąć bez problemu. Dawaj, 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 dawaj. Już, chodzą, jest. Weszli. Panie. Ktoś strzela? Świetnie. Dobra, ale teraz panie możecie już przestać strzelać. Nie wybierać celów. Wstrzymać ogień. Bronicie swoich. Teraz ciężcy łucznicy do pomocy. Musimy zamknąć tego generała. Jak najszybciej w kotle walki. Po prostu któryś po prostu zginie. Come on, come on, come on. Tutaj będą duże straty, ale to jest główny cel. Zanim armia Mordora dojdzie i generał już zginie. To rzućmy tutaj ile wlezie tego. No, ten generał jest naprawdę dobry i... Zabicie go... Dałby nam szansę. Jak potem będzie trzeba szybko się uformować, bo już widzimy tutaj nadchodzących... z góry... żołnierzy Mordora. No, zabijcie go. Bronią się tu twardo. Nie no, panowie, no wypuściliście... Szczerze, że tego się nie spodziewałem. Szczęście w nieszczęście, tam już idą moje kolejne posiłki z nowym generałem. Potem jest sobie taki cel. Gdyby tutaj jakoś tak. Ctrl Alt R. Jak już uciekł, to
No ale faktycznie zabicie go to byłoby coś niesamowitego, coś pięknego. Lol, co on robi? Co on odpierdziela? Czy on szarżuje na moją piechotę? Zamknąć ich w tym tutaj. Już sam generał się broni. Nie no, ludziska no. To nie jest już śmieszne no. Lata sobie kurna taki jeden generał no. Ha, tak w ogóle. To już przecież tutaj wróg dochodzi. Pff, wszyscy się odwracają prosto na ten. Dobra, nie, ludziska. Ile ten generał może żyć, no? Nie! No i strzelili prosto w moich. Dobra. Czemu na moją słabszą flankę? My musimy jeszcze się utrzymać, więc... Jest taka mała nadzieja. Taka tyć, ale jest. Jest! W końcu zginął ludziska! Zginęło... Ile on zrobił moich procent? No z 5-6% moich wojsk na pewno tutaj wyrżnęli. No i tak jak mówiłem. Piechota się w końcu podda. Jedni idą, drudzy uciekają. Tak jak mówiłem, zabicie generała w tej armii to było dla mnie zwycięstwo. Już elfy dokonują wszystkiego innego. Wydawało mi się, że powiedzieli Ryszard. Czy nie mam tu jakichś łuczników? Nie ma. Ten oddział tutaj widzę dość mocno
zaatakowany, no ale no nie, nie mogę nic zrobić, no bardzo mi przykro. Wszyscy otrzymali jasne rozkazy utrzymania w swoich pozycji. Walą to tutaj epicentrum ich wszystkich, no patrzcie na to, no żadna strzała praktycznie nie miała prawa nie trafić. Mówię dużo tutaj moich winowych, no ich lepszych żołnierzy, no nie? Tych lepszych uczników dużo zginęło. Było ich 90, ale zostało tylko 79. Tutaj dużo zginęło przez tą głupią kawalerię. No, no nie wiem, co oni robią. Oni myślą, czy co? Znaczy się na pewno nie myślą. A, cały czas nie strzelali się, tak? Bez generała to raz, dwa zdobędę egzamin teraz. Znaczy się cytadele. Tam jakieś jest duże zgrupowanie tych. Oni mają zasięg? Dobra, mogę wam pomóc trochę. Patrzcie na ten ostrzał, no. Już 50% wojska strzeliło. Tak, ale prędzej czy później. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Wracać na pozycje wyjściowe. No, wszyscy tutaj naprawdę fajnie się na ekspią. Nie mam bata, no. Ci tutaj atakują. Od razu lecą strzały prosto w nich. No i powiedzcie mi, jak ja bym miał grać Mordorę, jakbym miał prawie trzykrotną przewagę liczebną, ale no wojska elfów, no praktycznie nie w ogóle, gdyby grał komputer, to pewnie stracił mniej nawet, znaczy się mogły stracić mniej. Rzeźnia. Tyle mogę powiedzieć. No ale mnie cały czas interesuje, do kogo oni strzelają. Tam? Słuchajcie się, słabi ci łucznicy. Jak ja wezmę swoich łuczników. Zacznę kazać im strzelać tam. No spójrz, ile moich musiał zginąć, żeby zajść tego jednego kawalerzysty.
Ale dowódcy i tak podnosią morale, że po śmierci tak do dobrego nie byli w stanie się już pozbierać. A no, walą moich elitarnych. To mi szybko zmienią sobie flankę. Dobra, nie. Elitarni się muszą cofnąć. Ja nie chcę tych akurat stracić, bo oni są naprawdę dobrze już wyszkoleni. Nie są jarkowe, to już zostali, widzę. Tak, my to te cwaniaki, to my też to zrobimy. Dobra, czas to skończyć. Dzisiaj już kończę. Dla swoich badziewi. To są już głównie ucznicy. Tam. A ci coś... Może trzeba się tam. Trzeba zmasakrować ich wojsko. No spójrzcie sobie na to, no. Czy waszym zdaniem to było warte? No spójrzcie. Tutaj głównie straciłem żołnierzy, tutaj trochę moich żołnierzy poległo. Ale spójrzcie, no przecież oni potracili tutaj tyle swoich wojowników, że... Masakra, no. Teraz moja armia i goni. Czyżby się pozbierali?